Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Gregorski pisze, witam serdecznie. Czy prezydent Zełenski może być przez kogoś naciskany, czy sam z siebie tak się zachowuje w stosunku do naszego nieszczęśliwego kraju? No myślę, że sam z siebie, bo wcale ja mu się zresztą nie dziwię. Gdyby Polska stawiała mu jakieś warunki polityczne przy okazji tej pomocy, jaką tam świadczy za darmo, no to może inaczej się zachowywał wobec Polski. A ponieważ Polska i on wie i my wiemy, że bez względu na to, co władze ukraińskie zrobią, Polska będzie im nadskakiwała, no to on tutaj już się tak zachowuje, wcale nawet nie zadaje sobie trudu, żeby tutaj jakieś przynajmniej pozory stworzyć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to w sytuacji, kiedy właściwie Polska już niczego nie jest w stanie Ukrainie wyświadczyć, no to prezydent Zełenski najwyraźniej orientuje się nie na Polskę, tylko na Niemcy. No i o tym świadczy chociażby jego ostatnia propozycja, którą złożył, będąc na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, żeby Rosję wyrzucić z Rady Bezpieczeństwa, z grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa, a na jej miejsce, żeby wprowadzić Niemcy. Niezależnie od realności tej propozycji, ona sama pokazuje, że Ukraina zacieśnia związki z Niemcami. No, wraca, że tak powiem, w tradycyjne kolejny swojej polityki. Pulsi 79. Czy będzie jeszcze co najmniej jakiś odcinek o hejtach na pana Michalkiewicza? No nie wiem, dlaczego hejtach? No wymyślaniach, to jest takie polskie ładne słowo, a tu hejty. No nic, powiem szczerze, że się uśmiałem co niemiara, czego to ludzie nie wymyślą. No ludzie, nieraz się z panem nie zgodzę, ale żeby tak jechać po bandzie nawet narąbanemu chyba nie przyszłoby mi do głowy, cytując panią Bożenę Dykiel, podłość ludzka nie ma granic. No ja tak nie uważam, nie traktuję tego w kategoriach podłości. Przeciwnie, jak wielokrotnie mówiłem, celem publicystyki, każdej publicystyki, jest wzbudzanie w odbiorcach jakiejś reakcji. Jeśli by publicystyka nie wywoływała żadnej reakcji, to znaczy, że byłaby bezwartościowa. Jeżeli nie tylko pozytywnych reakcji, ale nawet negatywnych, takiego poruszenia. Jeżeli ktoś tak jest moją publicystyką, że tak powiem, rozhuśtany, że zadaje sobie trud, żeby mi nawymyślać, no to znaczy, że zrobiło to na nim wrażenie, czyli publicystyka spełniła swoją rolę, więc ja nie mogę się tutaj na takich ludzi gniewać. A czy będzie? No pewnie będzie, bo to myślę, że cały czas mi różni ludzie wymyślają, więc materiału tu nie zabraknie. S.J. Darlak. Panie Stanisławie, jakie były pańskie wrażenia po ostatniej wizycie w Zjednoczonym Królestwie? W jakim kraju europejskim mógłby pan spędzić jesień życia? Poza Polską oczywiście. No, jeśli bym miał do wyboru, to w jakimś ciepłym kraju, żeby nie doświadczać w jesieni życia jakichś takich no, mrozów, ślizgawic i tak dalej, no to w ciepłym kraju, takim o łagodnym śródziemnomorskim klimacie, myślę, że. Ale nie sądzę, żeby mi się to udało. Polska jest państwem takim
w którym się dobrze czuję, dlatego przede wszystkim, że mnie Polska obchodzi. Jakbym żył w jakimś innym kraju, no to bym, no ten kraj by mnie nie obchodził, w związku z tym prawdopodobnie bym się nudził, a teraz się nie nudzę. Jeśli chodzi o ostatni pobyt w Zjednoczonym Królestwie, no to w Szkocji bardzo byłem zadowolony, nie tylko z objawami życzliwości, nie z życzliwości, z jakimi się zetknąłem, ale również z powodu pogody, która jak na Szkocję była wyjątkowo przyjazna. Ciepło było i nie padało, no to w Szkocji jest podobno najstarsi Szkoci tego nie pamiętają. W związku z tym no, miałem szczęście. To znaczy mieliśmy, bo ja tam z żoną byłem, także mieliśmy szczęście. Dzięki temu mogliśmy zwiedzić część Szkocji, tę również, która mnie interesowała zawsze, to znaczy tam tę północną część. Przemas Dedsekag, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Uszanowanie. Pytanie do pana Stacha. Czy Adam Glapiński ma niezdiagnozowane kuku na moniu? Dużo zdrowia. No proszę pana, ja nie wiem, ja go nie badałem. Tym bardziej, że sam pan podejrzewa, że może to być niezdiagnozowane, no to tym bardziej ja nie mogę tutaj wyrokować. Ale jeśli miałbym odpowiedzieć merytorycznie na to pytanie, to prosiłbym konkretniej, bo tak to nie bardzo wiem, o co panu chodzi. Bociek 959. Drogi panie Stanisławie, proszę o krótkie omówienie systemu Donta. I w tym kontekście, jaki procent pozwoli wejść do Sejmu dwójkom na listach Konfederacji? A drugie pytanie, to drugie pytanie to jeszcze przeczytam. Otóż system Donta dotyczy przekładania głosów wyborczych w okręgu na mandaty. Jeśli powiedzmy jest w okręgu 5 mandatów, no i tam na różne listy wyborcze padło ileś tam głosów, jednych więcej, innych mniej, na inne mniej, no to głosy, jakie padły na poszczególne komitety wyborcze, dzielimy przez następujące po sobie kolejno liczby całkowite, aż suma uzyskanych w ten sposób ilorazów będzie się pokrywała z liczbą mandatów w okręgu. Bo ta definicja trochę jest taka skomplikowana, to system jest prosty. Po prostu każde liczbę głosów przypadających na każdy komitet dzielimy przez 2, 3, 4, 5 i tak dalej. No i aż do momentu, kiedy suma uzyskanych w ten sposób ilorazów będzie się zgadzała z liczbą mandatów w okręgu. No i wtedy widać, ile mandatów dostały poszczególne listy. System Donta korzystny jest dla ugrupowań silniejszych. Można go tak do tej ewangelicznej, takiej tam ewangelicznego spostrzeżenia, że temu, kto ma, to będzie dodane, a temu, kto nie ma, to odbiorą nawet to, co ma. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki procent pozwoliłby wejść do Sejmu dwójkom na listach Konfederacji. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, nie znając liczby głosów, jakie padłyby na Konfederację. Nie chodzi o procenty, tylko o liczby. W ogóle Konfederacja musi, tak jak każde inne ugrupowanie, żeby wziąć udział w rozdzielaniu mandatów w okręgach wyborczych, musi w skali kraju przekroczyć 5%. Musi tę klauzulę zaporową przekroczyć, no i wtedy bierze udział. Ale ile mandatów w konkretnym okręgu, to nie wynika, tak jak powiadam, z procentów, tylko z liczby głosów.
Drugie pytanie z innej parafii. Dlaczego Niemcom zależało na tym i do tego doprowadziły, by powstała Ukraina jako osobne państwo? Dziękuję, ślę ukłony i życzę zdrowia. Dziękuję za te życzenia. No dlatego, że Niemcy, to przypominam, że to w trakcie I wojny światowej, kiedy Niemcy na wschodzie właściwie osiągnęły bardzo dużo. Tam zajęły znaczną część Imperium Rosyjskiego. No i żeby nie denerwować się, tym bardziej, że w Rosji rewolucja bolszewicka wybuchła, to nawiasem mówiąc, była jedna z najlepszych operacji niemieckiego sztabu generalnego, ta rewolucja bolszewicka, no to żeby się nie denerwować, co Rosja ewentualnie bolszewicka będzie robiła, no to właśnie Niemcy, a czyli do spółki z Austro-Węgrami, utworzyły Ukrainę, żeby tak tam Rosję raz, że tam rozczłonkować, a po drugie, żeby przy pomocy Ukrainy Rosję szachować. No to bardzo to logiczne. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Kułaksy, dlaczego pan trzyma z utopijną partią Korwin? Ciekawy z pana przypadek. Coś jest z panem nie tak? No ja nie trzymam z utopijną partią Korwin. Takiej partii nie ma. Ja kibicuję Konfederacji, która się składa z trzech takich ugrupowań i Nowa Nadzieja, bo tak się ta partia nazywa, jest jedną z tych trzech. A czy to jest partia utopijna? No to wie pan, niektórzy tak uważają, ale inni tak nie uważają. Ci, co na nią głosują, i ci, co do niej wstępują, to tak nie uważają. Także być może, że dlaczego ciekawy jest pan ze mnie przypadek? No, każdy przypadek jest ciekawy. Ja na przykład uważam, że ci, którzy nie kibicują Konfederacji, to są ciekawe przypadki. To są ciekawe przypadki. Z nimi jest coś nie tak. No ale to jest, że tak powiem, rozmowa na dłuższy dystans. Nie chciałbym tu innych widzów tymi wywodami zanudzać. Jerzy Ru 7e. Co pan sądzi o majątku Morawieckiego? Przepraszam, żony, no, jest godny uwagi. No, to świadczy o tym, że żona pana premiera Morawieckiego jest kobietą zaradną. Daj Boże każdemu taką żonę. Nie taką, jak tam miał ten pan Kazimierz Marcinkiewicz, który takiego szczęścia się chyba nie spodziewał. Tylko taką żonę, która nie doi swojego tam męża czy partnera, tylko pomnaża majątek. To taka żona to skarb prawdziwy. Ziemas. Dzień dobry. Czy startowanie w wyborach parlamentarnych nie powinno być możliwe po przekroczeniu jakiegoś progu wiekowego, na przykład 40 lat? Wiek nie determinuje mądrości życiowej, ale co dwudziestokilkuletnie osoby mogą wiedzieć o zarządzaniu państwem? Być może jakiś mały procent z nich tak, ale wydaje mi się, że większość to karierowicze. Pozdrawiam. No, to nie jest pan odosobniony w takim myśleniu. Fryderyk von Hayek zaproponował nawet reformę parlamentaryzmu idącą w tym kierunku. On mówił, że parlament powinien być dwuizbowy. Jedna izba to izba rządowa, która by się zajmowała tym, czym się zajmują obecne parlamenty, to znaczy całą tą pornografią polityczną i tak dalej, ale z wyjątkiem ustanawiania praw. I ta izba rządowa to była wybierana tak jak do tej pory, więc tutaj niby się nic nie zmieniło, ale ona by nie mogła ustanawiać praw, bo ustanawiać prawa mogłaby izba praw.
I tutaj rzeczywiście według Fryderyka von Hayeka obowiązywał bardzo wysoki cenzus wieku dla czynnego i biernego prawa wyborczego. 40 lat, właśnie tak jak pan tutaj proponuje, czy 45 nawet, 45 lat, nawet trochę więcej. No i 15-letnia kadencja każdego deputowanego do takiej Izby Praw, ale kandydować i głosować można by było tylko raz w życiu. Tylko raz w życiu. Nie można by tam zasiadać przez dwie kolejne kadencje czy trzy. Jedną kadencję by się odbyła. Dlaczego? Jaki cel takiej reformy? No właśnie po pierwsze, że no człowiek, który skończył 45 lat, no to ma jakieś tam rzeczywiście doświadczenie życiowe. Trochę więcej wie o funkcjonowaniu państwa niż 20-latek. Rzeczywiście, bo być może są 20-latkowie genialni, ale taką wiedzę się nabywa jednak dzięki doświadczeniu, którego 20-latek mieć nie może z oczywistych przyczyn. Po drugie, jeżeli taki parlamentarzysta, członek Izby Praw mógłby tylko raz w życiu kandydować i raz w życiu tam zasiadać na 15-letnią kadencję, bo to co 5 lat by się część tej Izby odnawiała, ale każdy by 15 lat tam zasiadał. No to on już by nie, raczej jest takie prawdopodobieństwo, że raczej by tworzył prawa nie pod siebie, pod własne doraźne potrzeby, tylko taką, z taką perspektywą przyszłościową. Krótko mówiąc, to ta reforma, ten projekt reformy Fryderyka von Hayek, który on nazywał demarchią, taka niby demokracja, bo też on się nie odważył zamachnąć na powszechne głosowanie, no ale tak ta reforma idzie tak w kierunku połączenia demokracji z monarchią, stąd się tak nazywa, no to nigdzie nie została wprowadzona, tylko tak po staremu wszędzie, ale rzeczywiście to wychodzi naprzeciw temu, co pan tu proponuje. Mimi Karinka. Panie Staszku, czy miał pan okazję przeczytać już nową książkę pana Sumlińskiego Aneks? Co pan sądzi? Czy zna pan zawartość aneksu? Czy pan Sumliński serio mógł dotrzeć do tych informacji? Pozdrawiam i dużo zdrowia dla pana. Dziękuję bardzo. No nie czytałem tej książki. Zawartości aneksu nie znam, bo to jest dokument tajny. Czy pan Sumliński serio mógł dotrzeć do tych informacji? Sam się nad tym zastanawiam. Nie wiem, bo być może dotarł, ale być może, że ktoś mu podsunął jakąś fałszywkę. Niby, że to jest aneks prawdziwy. Także nie wiem, ale tym bardziej, że nie czytałem. No, pan Sumliński, gdyby ujawnił ten dokument, który jest tajny specjalnego znaczenia, rzeczywiście, gdyby go ujawnił, no to naraża się na odpowiedzialność karną za ujawnienie tajemnicy państwowej już, niezależnie od tego, kto by mu w tym pomógł, ale on by się narażał na taką odpowiedzialność, a ponieważ nie słychać, żeby jak ktokolwiek śledztwo przeciwko niemu wdrażał, no to wydaje mi się, że to może być taki aneks, że tak powiem, nieprawdziwy. I tą wątpliwością kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Proszę państwa, z przyjemnością informuję państwa, że w dniach od 25 do 29 października odbędą się w Krakowie w hali Expo przy ulicy Galicyjskiej 9
targi książki. W tych targach będzie uczestniczyło wydawnictwo Kapital, no i na stoisku wydawnictwa Kapital ja będę podpisywał swoje książki. Dlatego serdecznie Państwa na te targi zapraszam już dzisiaj.